przyjaciele i bliscy świętej pamięci starosta Ludwika Węży. Trudno zacząć. Choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, brakuje jednak słów. Żadne z nich nie wyraża stanu, w jakim pozostajemy od chwili otrzymania wiadomości o zakończeniu jego ziemskiej drogi. Takie chwile jak ta są szczególnie trudne, bo przychodzi nam żegnać osobę o niezmierzonym dorobku zawodowym, ale przede wszystkim dla wielu, także tu zgromadzonych, człowieka przez duże cele. Kogoś, kogo brak pozostawia uczucie autentycznej pustki i trudnej do pokonania traumy. Zmarł był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych z pozoru gestach. Kochał świat, miał niepohamowaną wręcz potrzebę jego zmiany na lepsze. Wszyscy dobrze znaliśmy świętej pamięci Ludwika. Przez wiele lat nasze drogi splatały się ze sobą i ciągle trudno jest uwierzyć, że to już przeszłość. Że już nigdy nie przekroczy progu pomeńskiego starostwa, na czele którego stał przez 3 kadencje, pełnych 12 lat. Że z jego przeogromnego doświadczenia zawodowego już nigdy nie skorzystają instytucje rządowe i samorządowe, tak jak chociażby Związek Powiatów Polskich, któremu jeszcze nie tak dawno przewodził. Że nie wesprze nas już swoimi radami, a przecież tyle dobra uczynił dla tej ziemi, choć nie był jej synem, to pochęszczyznę pokochał całym sercem. Nie czas i miejsce na przebaczenie wszystkich jego zasług. Dość przypomnieć o zaangażowaniu zmarłego w ratowanie pomorskiego szpitala, gdy ten znalazł się w stanie finansowej i organizacyjnej zapaści. Wielu przyszłych samorządowców wprowadzał w trudne arkana służby publicznej, która jest przecież niczym innym jak służbą drugiemu człowiekowi. On to tak postrzegał i tej zasadzie był wierny do końca. I chociaż nie zawsze we wszystkim zgadzaliśmy się, chociaż między nami były dobre, ale też trudne momenty, jestem i będę wdzięczny za to pełne pasy, poświęcanie się w imię budowy społeczeństwa obywatelskiego. Miał ogromne poczucie humoru i nieraz rozbawiał wszystkich do łez. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy i sprawiał, że zły dzień stawał się dla każdego lepszy, nawet wtedy, gdy jego samego niespodziewanie i podstępnie zaatakowała się na ten starał się zachować pogodę ducha, pocieszając nas i podtrzymując na duchu, tak jakbyśmy to my musieli zmierzyć się z przeznaczeniem. Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych. Być może. Ale wiem to na pewno, że po odejściu świętej pamięci starosty Ludwika Wężyna wyrwy w naszych sercach, w naszej pamięci niczym nie da się zapomnieć. Wraz z jego odejściem odchodzi jakaś część historii tego miasta, historii Bochenszczyzny. Jest coś, co śmierci się opiera. To pamięć, ona nigdy nie umiera. Ludwiku, spoczywaj w pokoju, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.